Pora na audycję Coś obejrzanego w akademickim radiu Luz. Gdyby spojrzeć na premiery kinowe, te rzeczy, które oferują nam wrocławskie kina, no wyboru do dzisiejszej audycji nie mieliśmy zbyt dużego, ponieważ mieliśmy albo do wyboru Pitbull Ostatni Pies, czyli najnowszą premierę Wojciecha Pasikowskiego, który przejmuje stery nad tą już kultową polską serią filmów kryminalnych. I uznaliśmy, że może lepiej tego nie poruszać dzisiaj, dlatego skupimy się na premierze nowohoryzontowej, filmie, który miał swoją premierę w zeszłym roku na festiwalu Nowe Horyzonty, a teraz trafił do szerokiej dystrybucji. Mowa oczywiście o filmie Bliskość. Całość tej dzisiejszej audycji będziemy przeplatać rozmową z Marcinem Pienkowskim, dyrektorem artystycznym festiwalu Nowe Horyzonty, z którym miałem przyjemność porozmawiać jakiś czas temu, i przybliżymy sobie ten cały proces wybierania filmów na tak duży festiwal, jakim są Nowe Horyzonty. Przed mikrofonem Józef Poznacz, zapraszam serdecznie do słuchania. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. Zanim w szczegółach opowiemy sobie o filmie Bliskość w reżyserii Kantemira Bałagowa, najpierw posłuchajmy, co na jego temat miał do powiedzenia Marcin Pienkowski, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty, bo właśnie ten film miał swoją polską premierę w zeszłym roku właśnie na Nowych Horyzontach. No to było takie jedno z moich odkryć festiwalu w Cannes zeszłorocznego. Film maleńki, 26-letni reżyser Kantemir Bałagow, rosyjski reżyser. No, rzadko spotyka się filmy na tak dużym festiwalu kręcone przez 26-latka, a film, który z powodzeniem mógłby startować w konkursie głównym, z powodzeniem mógłby walczyć o największe, najwyższe laury. Film o dziewczynie, która mieszka w Nalczyku, lata 90, jest ortodoksyjną Żydówką, znaczy nie tyle ona jest ortodoksyjną Żydówką, ile jest z rodziny ortodoksyjnych Żydów. Tytułowa Bliskość to właściwie taka ciasnota, czyli taki stan, gdzie brakuje przestrzeni, taki stan ograniczeń, bo ona próbuje wyrwać się z tego swojego, ze swojego plemienia, próbuje wyrwać się z okowów religijnych, okowów społecznych, i rodzina oczekuje, że po prostu się poświęci. Więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju mezaliansem, problemem córka, matka, tematy stare jak świat i już w niejednym film widzieliśmy, natomiast jak to jest zrealizowane? Fenomenalnie, kino bardzo emocjonalne, realizowane w takich bardzo właśnie bliskich, ciasnych kadrach. Jesteśmy bardzo blisko tego, co się dzieje na ekranie i problemów tej głównej bohaterki. Kino bardzo mocne, nieco kontrowersyjne i szalenie nowohoryzontowe. Fajnie jest przywozić z dużych festiwali te wielkie nazwiska, na których są pełne sale, ale fajnie jest przywozić taki mały film, który jest odkryciem, który gdzieś tam być może na festiwalu przemknął niezauważony, albo mówiło się o nim, ale troszeczkę bano się o nim mówić, bo to jest rzeczywiście taki film, który jest nieco kontrowersyjny. I przywozi taki film na Nowe Horyzonty i patrzeć, jak ten mały film urasta do rangi takiego dużego. I to jest chyba najprzyjemniejsza część mojej pracy. A zdecydowanie najprzyjemniejszą częścią mojej pracy jest to, że mogę takie filmy recenzować. O czym jest tytułowa Bliskość i w jaki sposób ta bliskość przejawia nam się na ekranie, ponieważ nie jest to w sposób oczywisty zaznaczone. Najpierw słowem wyjaśnienia. Przenosimy się troszkę w czasie. Przenosimy się do roku 98. Rosja dalej troszkę sobie nie może poradzić z tymi przemianami ustrojowymi z tego przejścia ze Związku Radzieckiego. Jedynym w sumie elementem, który gdzieś nam to umiejscawia w osi czasowej, są protesty przeciwko Borysowi Jelcynowi i cały konflikt narodowościowo-etniczny, jaki się przetaczał przez Rosję w tamtym okresie. Znajdujemy się w głębokim Kaukazie i tłem całej tej historii jest konflikt między Kabardyjczykami a całą resztą społeczności rosyjskiej, zwłaszcza z Żydami. Kabardyjczycy w sposób bardzo brutalny i w sposób bardzo dla siebie specyficzny próbują zaakcentować swoją przynależność etniczną, swoją niezależność. Może się to w pewien sposób kojarzyć z tym, co Czeczeni niejako próbują wymusić od wielu, wielu lat na władzach rosyjskich, i faktycznie jest to w jakiś sposób pokazane w filmie. Jednak pomimo tych konfliktów, pomimo tych kontekstów narodowościowych, historia dotyczy prostej rodziny. Mamy tam cztery osoby. Najmłodszą Żydówkę Ilanę, która ma 24 lata i pracuje u swojego ojca w warsztacie. Mamy jej brata Dawida, który już za niedługo będzie się, który już niedługo będzie brał ślub, oraz ich rodziców. Cały konflikt zawiązuje się w momencie, gdy krótko po ogłoszeniu swojego narzeczeństwa Dawid i jego narzeczona zostają porwani właśnie przez grupę Kabardyjczyków. I
cały konflikt opiera się na tym, w jaki sposób ta biedna żydowska rodzina może w ogóle zapłacić okup, którego wymagają porywacze. A czy wspominałem jeszcze o tym, że tutaj nie będzie to spoiler, jeżeli powiem, ponieważ pojawia się to na samym początku filmu, Ilana, no wbrew woli swoich rodziców, ma chłopaka, który tu zupełnym przypadkiem także jest Kabardyjczykiem. W związku z tym możemy mówić tutaj o swego rodzaju mezaliansie w stylu Romea i Julii, ale cała historia i cała opowieść jest opowiedziana w sposób prosto brutalny. Co mam przez to na myśli? O tym porozmawiamy sobie za chwilę. Coś obejrzanego. Kański debiut Kantemira Boagowa zatytułowany Bliskość to film, który nosi wszelkie znamiona tych produkcji, do których Festiwal Nowe Horyzonty nas przyzwyczaił. Jest to film, który jest mały i skromny, a zarazem porusza tematy, które są gigantyczne, jeśli chodzi o ładunek moralny i emocjonalny w nich zawarty. Skupmy się najpierw na elementach technicznych, które są zrobione w sposób mistrzowski. I ta bliskość, wydaje mi się, że o wiele bardziej niż do tego, co jest przedstawione w fabule, może odnosić się do tego, co jest konkretnie pokazane na ekranie. Wszystkie kadry są bardzo wąskie, jeżeli można tak to nazwać. Wizualnie kamera zawsze znajduje się w detalu. Praktycznie nigdy, z wyjątkiem ostatnich scen, nie widzimy tam jakiegoś szerokiego ujęcia, ani nic, co mogłoby nam przywodzić na myśl to, co znamy z typowych filmów, które są pokazywane w kinie. Większość filmu dzieje się w takich ciasnych pomieszczeniach, dzieje się w takich klitkach, czy samochodach, czy cały czas z każdej strony czujemy taką przytłaczającą małość, co w pewien sposób pasuje do tego, co przeżywa główna bohaterka. Konflikt, jaki jest zarysowany między nią a jej rodzicami, a w zasadzie całym światem, jest bardzo dobrze, jest rewelacyjnie podkreślany przez zdjęcia, które zachwycają, jak i muzykę, bo muzyka przywodzi mi na myśl, a w zasadzie zarówno użycie muzyki, jak i obrazu przywodzi mi na myśl późnego Kieślowskiego, Krzysztofa, ponieważ i tam, i tu mamy zaznaczenie troszkę zmiany obrazu w zależności od zmiany nastroju filmu i mamy też takie delikatne muzyczne wstawki, które nagle, gdy zmienia się cały ten klimat filmu, zaczynają być dynamiczne, zaczynają być groźne i przerażające. Jest to film, który porusza bardzo trudną tematykę, który trochę próbuje przełamać tabu i pokazuje konflikt etniczny, który nie jest tak dobrze znany szerokim widowniom, a jednak jest on dość łatwy w odbiorze. Kompozycyjnie nie stara się zadowalać widza, tylko pokazuje prawdę i brutalność taką, jaka ona jest. A też jeśli chodzi w zasadzie o tą brutalność, w scenach tych, których byśmy nie oczekiwali na ekranie w filmach tego typu, albo oczekiwalibyśmy, że będą one wypunktowane. Sceny tak brutalne jak gwałt, jak dekapitacja pokazana na wojnie, mają w sobie artyzm w tej brutalności, w tej brzydocie. Turpizm tego filmu jest czymś, czego bym oczekiwał po film. Jest czymś, czego można oczekiwać po filmie nowohoryzontowym. Ten przymiotnik, który od paru lat skutecznie Roman Gutek, założyciel i dyrektor festiwalu, próbuje uskuteczniać, próbuje wdrażać, pasuje do tego filmu jak do żadnego innego. Dlatego jeżeli oczekujecie rozrywki, to raczej idźcie na Pitbulla, a jeżeli chcecie filmu, który sprawi, że będziecie odczuwali emocje, których chyba nie do końca zdajecie sobie sprawę, że chcielibyście odczuwać, jeżeli chcecie poczuć cokolwiek, Bliskość jest bardzo dobrym wyborem na ten weekend. Ale Bliskość to był zeszły rok. A czego możemy się spodziewać po Nowych Horyzontach w tym roku? W końcu do festiwalu zostało niespełna 4-5 miesięcy. Więc jest to bardzo dobry moment, żeby się pozastanawiać, jakie tam premiery będziemy mogli obejrzeć. I o tym też porozmawiałem z Marcinem Pieńkowskim. To nie był jakiś wybitny festiwal w Berlinie, muszę powiedzieć. Jakoś z roku na rok narzekamy na to Berlinale. I rzeczywiście coś tam się dzieje złego. Widziałem bardzo wiele złych filmów, ale mieliśmy jedno wielkie odkrycie. Film Touch Me Not. Znowu debiut rumuńskiej reżyserki Edyny Pintilie. Właściwie realizowany przez 8 lat.
Właściwie nie tyle film fabularny, ile taki quasi dokument o ludzkim ciele. Mamy kilkoro bohaterów i reżyserka opowiada o ich ciele, o pragnieniach tego ciała, o patologiach tego ciała, o frustracjach tego ciała. Jest to pewne wyzwanie dla widza. Film jest bardzo magnetyczny, hipnotyzujący, ale jednak z drugiej strony rzeczywiście wymaga od widza skupienia i czasami nie jest prost, nie jest łatwy. Czasami chce nam się ten wzrok odwrócić. Jest to pewne wyzwanie. I my zdecydowaliśmy, byliśmy absolutnie zachwyceni. Mówimy, Boże, no w końcu pośród tych filmów takich ni to dobrych, ni to złych, pośród, nie wiem, kina Wes Andersona, które było pewnie, że okej, ale no już kolejna odsłona tego samego, patrzymy, wow, no coś zupełnie innego, coś zupełnie świeżego. No i zdecydowaliśmy się na zakup filmu, tego filmu do dystrybucji, jako Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, więc premiera tego filmu będzie na festiwalu Nowe Horyzonty, będzie to jeden z filmów otwarcia, pokażemy go na pewno czterokrotnie minimum, później wprowadzimy do kin, no ale w ogóle nam nie przyszło do głowy, nie wpadlibyśmy na ten pomysł, że ten film wygra festiwal, zdobędzie Złotego Niedźwiedzia. To była totalna sensacja. To tak jakby, nie wiem, w Oscarach wygrał film Uciekaj, dajmy na to, tak? No bo to jest mniej więcej film, na którego nikt absolutnie nie stawiał. Film, który miał bardzo mieszane recenzje. Wiele osób ten film odrzuciło, wychodziło, nie wiem, z sali nawet. I nagle wygrał. Przewodniczącym był Tom Tykwer. Zupełnie się nie spodziewałem, że Toma Tykwera i spółkę stać na to, żeby nagrodzić film, który... No to była bardzo odważna decyzja po prostu. No ale my się bardzo cieszyliśmy. Nie jesteśmy łowcami nagród, ale tutaj rzeczywiście udało nam się przewidzieć coś, przeczuć być może, chociaż zupełnie nie było to naszą intencją. Coś obejrzanego w akademickim Radiu Luz. Rozmawialiśmy o premierze filmowej tego tygodnia, czyli filmie Bliskość w reżyserii Kandemira Bałagowa. Ale teraz porozmawiajmy sobie o festiwalu Nowe Horyzonty. Touch Me Not to nie jedyna propozycja z Berlina, którą przywiózł Marcin Pieńkowski, który przywiezie Marcin Pieńkowski na tegoroczną edycję. Posłuchajmy, co jeszcze udało mu się odkryć na tegorocznym Berlinale. Na pewno mogę zdać dwa filmy, o których dużo się w Berlinie mówiło. I one rzeczywiście też będą miały premierą polską na Festiwalu Nowe Horyzonty. Pierwszy to film Dowłatow, film, który jest koprodukcją rosyjsko-polską. Reżyserem jest Aleksiej German Junior. Reżyser znany naszej publiczności, jego filmy były na naszym festiwalu. Chociażby w filmu Uciekający pociąg był w konkursie, to była jedna z pierwszych edycji. No jeden z najwybitniejszych twórców rosyjskich ostatnich lat. Film o kilku dniach z życia Siergieja Dowłatowa, wybitnego rosyjskiego pisarza, ale zupełnie nie jest to kino biograficzne. Bardziej próba jakby zapisu rzeczywistości Związku Radzieckiego początku lat 70., kiedy to mamy artystów walczących o to, żeby w ogóle ich utwory były jakkolwiek publikowane. Nie tylko tam jest Dowłatow, ale tam jest chociażby, nie wiem, Brodski. Kontra oczywiście system, tak? Ale jak znowu, jak to jest genialnie pokazane. Film, który jest właściwie bardzo szczegularski, jeżeli chodzi o narrację. Tam jest mnóstwo rozmów, mnóstwo bohaterów. Tam się tak przemyka przez ten film zupełnie inaczej niż w klasycznym kinie. Fenomenalne zdjęcie Łukasza Żala, bo jest to polska koprodukcja, operator Idy. Fenomenalne zdjęcia. Jest kilkoro polskich aktorów również w rolach drugoplanowych, chociażby Helena Sujecka czy Piotr Gąsowski. No i bardzo ciekawe kino. My staramy się oczywiście, żeby Aleksiej German do nas przyjechał na festiwal. Myślę, że się uda. Zwłaszcza, że ten kontekst polski jest dość wyraźny. I film otrzymał też Srebrnego Niedźwiedzia za wybitne osiągnięcia artystyczne. Tutaj akurat chodziło o scenografię, która rzeczywiście jest fenomenalna, bo takie filmy mam wrażenie, że tylko Rosjanie potrafią kręcić. Po prostu tam się jest. Tam się jest i się tak płynie. Po prostu jest ten potok życia, strumień życia jest tak genialnie odwzorowany, że jakbyśmy po prostu przez chwilę w tym Związku Radzieckim lat 70. ubiegłego wieku byli. Oj, światowo robi nam się w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty, ponieważ drugim filmem, o którym powiedział mi Marcin Pieńkowski, no to propozycja z kina paragwajskiego. Film, który otrzymał też dwie bardzo ważne nagrody. Film Dziedziczki. Film z Paragwaju. Pokazujemy filmy z bardzo różnych zakątków świata, ale próbowałem tak sobie jakby nawet cofnąć się. Czy pokazywaliśmy film z Paragwaju? To jest taka biała plama na kinematograficznej mapie świata. Mamy filmy z Brazylii, z Chile i to mnóstwo, nie wiem, z Kolumbii, która się świetnie rozwija, z Urugwaju, ale zupełnie ten Paragwaj pozostawał nieznany. Malutki film opowiadający o kobiecie w okolicach 60, której kończy się fortuna, którą kiedyś dziedziczyła. No i musi coś ze sobą zrobić. Całe życie właściwie była pod takim kloszem, w takiej skorupie i stara się z tej skorupy gdzieś jakoś wyjść do świata, gdzieś tam zacząć żyć, zacząć drugie życie. Fenomenalna rola Anny Brun, która dostała nagrodę aktorską Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą kreację aktorską w Berlinie. I sam film otrzymał też nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia za nagrodę Alfreda Bauera, czyli nagrodę za nowatorstwo. I rzeczywiście film, który jest bardzo malutki, kameralny, ale robi bardzo duże wrażenia. Więc cieszymy się, bo już wiemy, że pokażemy na horyzontach, na Nowych Horyzontach
Złotego Niedźwiedzia i dwa filmy nagrodzone Srebrnymi Niedźwiedziami. I cieszymy się, bo wygrywały w tym roku na festiwalu w Berlinie rzeczywiście filmy bardzo nowohoryzontowe, czyli bardzo ambitne, czasami szalenie wymagające. Oczywiście nagrodę za reżyserię dostał też Wes Anderson, ale ten film zobaczymy właściwie za chwilkę w kinach. Srebrne Niedźwiedzie również dla Małgosi Szumowskiej, ale też ten film za chwilkę będzie na ekranach polskich kin. W rozmowie z Marcinem Pienkowskim, dyrektorem artystycznym Festiwalu Nowe Horyzonty, zaciekawiły mnie kulisy tej pracy, bo to chyba jest taka bardzo fajna praca, że jeździ się po świecie, jeździ się na festiwale filmowe, ogląda się filmy i później się tylko je sprowadza i pokazuje tutaj u nas we Wrocławiu. Ale zastanawiało mnie jedno zagadnienie. Na ile jedzie się już na taki festiwal, powiedzmy Cannes, albo na jakiś inny festiwal, duży festiwal, i wie się, jakie tam filmy będą miały swoje premiery i na ile, no cóż, jest się przekonanym o tym, że ten film się sprowadzi. Czy po prostu wybiera się tak już z głowy, czy na przykład, no, daje się człowiekowi zaskoczyć, temu dyrektorowi artystycznemu. Posłuchajmy, co Marcin Pienkowski odpowiedział. Wiadomo, że są oczywiste oczywistości. Jeżeli w tym roku na festiwalu w Cannes będzie, nie wiem, no, film Larsa von Triera, czy nowy film Paolo Sorrentino, no to mogę się założyć, że pewnie będziemy ten film chcieli pokazać. I to jest najprostsza część pracy, no bo zazwyczaj, jak wiem, w zeszłym roku przed zeszłorocznym Cannes, no to widzieliśmy, że Ostlund, Zwiagincew, nie wiem, Fatih Akin, François Ozon, no to były takie oczywiste nazwiska. Natomiast nigdy nie podejmujemy decyzji przed obejrzeniem filmu. To jest podstawowa zasada, bo czasami nawet mistrz może nas srogo rozczarować. Tak też miewaliśmy w zeszłym roku. Czasami dostajemy takie zapytania, a czemu nie ma nowego filmu, nie wiem, Naomi Kawase? No dlatego, że nie do końca ten film się... Jakby już też jakby czasami no okej, okay, pokazujemy filmy, bo nazwisko, okej. Okay. Zdarza tak się, że nasza publiczność tego oczekuje, ale staramy się czasami powiedzieć, nie, no stop, nie, no ten po prostu film się nie udał, no bo gdybyśmy pokazywali zawsze tradycje, które zawsze były, to jest pewna pułapka. Musimy być jakimś drogowskazem jednak dla naszych widzów. No ale Nowe Horyzonty są przeglądy retrospektywy, to jest zupełnie inna sprawa. Obcujemy z kinem klasycznym, które spokojnie sobie możemy 8-10 miesięcy przed festiwalem wszystko sobie zaplanować. W przypadku nowych filmów, no to jest szperanie, oglądanie setek filmów. Ja obejrzałem w tym roku w kinie 90 tytułów i 3 festiwale za mną. I oczywiście ogląda się też dużo bardzo złych filmów, to jest jasne. To na tym polegają trochę światowe festiwale, które walczą o premiery światowe, że ogląda się bardzo dużo złego kina również. Czasami się wychodzi z kina, bo nie może się, już wie się po, nie wiem, po 40 minutach, niektórym się może wydać straszne, ale po 40 minutach już wiemy, na przykład, że po pierwsze ten film kompletnie do nas nie pasuje, a po drugie jest też zły. No da się to czasami bardzo szybko stwierdzić. Także jest to, no, taka czasami bardzo frustrująca praca, no bo jeżeli się, czasami jest to fantastyczna robota, ale czasami jak się obejrzy 5 złych filmów w ciągu dnia, jedzie się do hotelu, no to można się troszeczkę sfrustrować. I tak samo mam nadzieję, że nie ma takiej sytuacji na naszym festiwalu, że ktoś ogląda 5 złych filmów i idzie do hotelu i mówi sobie, po co ja przyjechałem na Nowe Horyzonty. Ale jest tego mnóstwo i zawsze ma się świadomość, że coś się mogło jeszcze przegapić, więc się oglądamy te filmy dodatkowo. Czasami są filmy, które rzeczywiście, no, oglądam ten film, mówię sobie, trzeba to wziąć. Czasami potrzebujemy drugiej pary oczu, trzeciej pary oczu, czasami nawet czwartej pary oczu, czy piątej pary oczu i w całym zespołem oglądamy, bo no nie wiadomo. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy wszystkie filmy, które pokazujemy na festiwalu, są filmy, które kocham. Oczywiście, że nie. To jest 150 nowych filmów, więc aż tak dobrze ze współczesnym kinem nie jest, nigdy nie było tak dobrze z kinem, żeby wszystkie filmy, które pokazują się na Wchodzach, były arcydziełami. A nam czasami chodzi oczywiście o pokazywanie dobrego kina, ale też filmy, które sami budzą pewne jakieś emocje, przybierają do ściany, budzą dyskusje, czasami mogą wkurzyć. Okej, okay. Film Touch Me Not na pewno też wielu osób wkurzy, ale o to też chyba to chodzi, żeby nie tylko, nie chodzi nam o przegląd letniego kina i po prostu wybieramy kilkadziesiąt arthouse'owych przebojów, tylko staramy się jednak troszeczkę pobudzać naszych widzów i myślę, że to się udaje. 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty wraca na swoje już ustalone terminy. 26 lipca, 5 sierpnia, wtedy będziemy żyli tym kinem, wtedy cały Wrocław zmieni się, no, niemalże w Hollywood. A my, im bliżej będzie te rozpoczęcia tego festiwalu, będziemy sobie mówić o tym więcej. Powoli zbliża się godzina 18, więc pora kończyć audycję Coś Obejrzanego w Akademickim Radiu Luz, ale zostańcie jeszcze z nami, bo już za chwilę rzuty osobiste, a potem frytka, czyli porcja jazzu. Tak, na wieczór. Był z wami przez ostatnią godzinę Józef Poznar. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.